Dobry wieczór Państwu. Pozwólcie, że będę się zwracał do Was tak bardziej bezpośrednio, nie na per państwo, per pan, per pani. Przychodzi mi dzisiaj wystąpić na festiwalu, Śląskim Festiwalu Nauki z tematem, który jak sami widzicie, nie będzie łatwym tematem. Będziemy mówić przez te ostatnie 20 minut o sztuce i o tym, co ona może mieć wspólnego z nauką. Ja od razu przyznam, że przyjąłem to zaproszenie od Martyny tutaj z ekipy Śląskiego Festiwalu Nauki z ogromną obawą, że jak ja z takim tematem i z moją pasją, z tym, czym się zajmuję, mogę w ogóle na takim festiwalu obronić ten temat. Okazuje się, czego Martyna pewnie nie wiedziała wcześniej, ja jestem niedoszłym biologiem, przyjechałem tutaj wcześniej, bo już w sobotę uczestniczę w całym festiwalu od samego początku, jestem pod wielkim wrażeniem tego rozmachu, a teraz zabiorę Was w podróż, która... Moja podróż trwa już od 5 lat, od 3 z projektem, z którym dzisiaj do Was przyjechałem, czyli z Polish Masters of Art, i opowiem Wam o tym, co wspólnego ma sztuka z nauką. Przyznaję, że byłem zdziwiony na samym początku i nie chciałem, wręcz potraktowałem wiadomość od Martyny jako pomyłkę. Broniłem się, potem dopiero doczytałem i okazało się, że faktycznie Śląski Festiwal Nauki jest tak interdyscyplinarną imprezą, że łączy praktycznie każdy z możliwych dyscyplin. W końcu się zdecydowałem, doczytałem, jestem tutaj dzisiaj z Państwem i spróbuję odpowiedzieć na pytanie, które sam sobie zadałem po otrzymaniu tego zaproszenia. To znaczy, co sztuka może mieć wspólnego z nauką? Bo na samym początku może się wydawać, że sztuka i nauka to są takie dwa pojęcia, które no, kompletnie ze sobą nie grają, że są dwa przeciwne bieguny, prawda? Że w nauce, gdzie mamy wszystko poukładane, mamy wyraźne zasady, wszystko się rządzi określoną logiką, a w sztuce nie mamy zasad, wręcz mamy to przykazanie, by przekraczać zasady, by eksplorować wszystko bardziej i dalej. Na to pytanie można byłoby też odpowiedzieć w taki sposób, że sztuka i nauka mają ze sobą mnóstwo rzeczy wspólnych, że na dobrą sprawę wszystko, co nas otacza dookoła, jest zbudowane, prawda, z atomów, więc również i artysta jest zbudowany z atomów i również to, czego artysta używa, czyli niech to będą farby, niech to będą fotografie i tak dalej, wszystko jest zbudowane z materii, którą nauka doskonale opisuje, prawda? Ale co tak naprawdę sztuka ma wspólnego z nauką? Postanowiłem podejść do tego tematu nieco metodycznie i dzisiaj zaprezentować Państwu przynajmniej kilka takich przykładów, z którymi będziecie mogli wrócić do domu i opowiedzieć potem swoim bliskim, że tak naprawdę sztuka no jednak ma coś wspólnego z nauką i to okazuje się, że całkiem sporo. Zacznijmy może od tego, z czym do Was dzisiaj przyjechałem, od mojego projektu, który prowadzę od ponad 3 lat. Jest to inicjatywa promująca polską sztukę i polskich artystów z wykorzystaniem nowych mediów, z dużym naciskiem na media społecznościowe. Czy ktoś z Państwa kojarzy tego pana, który groźnie spogląda na nas teraz z tego zdjęcia? Czy ktoś kojarzy Leona Chwistka? Jesteśmy na Festiwalu Nauki, tu mam jedną odpowiedź, jedną panią, która kojarzy Leona Chwistka. Mamy tam pana, który też kojarzy Leona Chwistka, ale tu jesteśmy na Festiwalu Nauki, a pan Leon Chwistek jest matematykiem, więc wydawało mi się, że coraz więcej, że nieco więcej osób będzie wiedziało na temat jego, cokolwiek na temat Leona Chwistka. Urodził się w Krakowie, mieszkał w Zakopanem, jego ojciec był doktorem, jego mama była pianistką i jedną z pierwszych uczennic Jana Matejki. Ojciec ciągnął go w stronę matematyki, dlatego jak widzicie, Leon ma sporo osiągnięć związanych z matematyką, którą wykładał przez długi czas, której uczył w Krakowie. Ale mama ciągnęła go w tę drugą stronę, w stronę sztuki i Leon okazało się, że tak samo jak wykazywał mnóstwo talentów tych empirycznych związanych z matematyką, tak samo bardzo fascynował się sztuką, a szczególnie teorią sztuki. Mieszkał w Zakopanem, bardzo przyjaźnił się od najmłodszych lat z artystą, którego już większość z Was na pewno kojarzy. Jest nim Stanisław Ignacy Witkiewicz, czyli Witkacy, na zdjęciu z kotką, którą nazwał Foka, żeby było przewrotnie, jak to u Witkacego. I Witkacy bardzo cenił sobie znajomość z Leonem Chwistkiem, nie tylko z tego powodu, że był wybitnym teoretykiem sztuki. To Leon Chwistek stworzył takie ugrupowanie krakowskie formistów w 1919 roku, tak nazwane. To on był takim liderem, guru ideologicznym tego ugrupowania. Sam Witkacy nazywał umysł Leona Chwistka, jak widzicie, wręcz demoniczny, bo był człowiekiem, który idealnie w jednym organizmie łączył fascynację nauką, czyli mówimy tutaj o tej matematyce,
ale i sztuką. I to sztuką nie tylko w kwestii tworzenia, bo był wybitnym malarzem, co zaraz zobaczycie, ale również sztuką pod tym kątem teoretycznym. To on przewodził całej grupie formistów w latach 20., w latach 30., to on był przewodnikiem powstającej, wtedy formującej się nowej sztuki właśnie w Krakowie. Jak widzicie, ta twórczość była faktycznie dość oryginalna. Tytus Czyżewski, sportrowany przez Leona Chwistka, również był członkiem tej grupy formistów. Bardzo oryginalne portrety. Często portretował swoją żonę. Przy tym portrecie akurat, co ciekawe, ktoś na wystawie we Wrocławiu podpisał, że jeżeli artysta jest w stanie w taki sposób sportretować swoją żonę, to równie dobrze mógłby ją zabić. Okazuje się, że Leon Chwistek żony nie zabił. Dożyli razem do 1944 roku. Tak więc to było chyba jednak trochę na wyrost. Jak widzicie, był malarzem, krytykiem, teoretykiem. Był twórcą estetycznych teorii wielkości rzeczywistości i strefizmu, co było widać właśnie w tej twórczości, prawda, która jest bardzo charakterystyczna właśnie dla Leona Chwistka. Żeby może trochę jednak ułatwić wam pojęcie tego tematu i tego połączenia nauki ze sztuką, przygotowałem też kilka informacji na temat drugiego artysty. Wojciecha Fangora już pewnie większość ludzi kojarzy, prawda? Powiedzcie mi, nie podnieście rękę, kto kojarzy Wojciecha Fangora. No już widzę zdecydowanie więcej ludzi, którzy kojarzą Wojciecha Fangora. A teraz jaki jest związek z tym panem, który patrzy na nas pośród tych dziwnych obrazów na zdjęciu Tadeusza Rolkę? Otóż Wojciech Fangor, jak wiecie, był wybitnym polskim malarzem, rysownikiem, rzeźbiarzem, twórcą, jednym z twórców Polskiej Szkoły Plakatu, związany z Warszawą, gdzie się urodził, z której wyjechał pod koniec lat 60. Był jednym z prekursorów minimalizmu w sztuce w latach 60., w latach 70. To on był jednym z twórców sztuki optycznej po Brigitte Riley, takiej brytyjskiej artystce. Jego obrazy na świecie cieszą się ogromną popularnością. Był pierwszym polskim artystą, który wystawiał się z monograficzną wystawą w Nowojorskim Muzeum Sztuki Współczesnej Guggenheima. Wcześniej jego 5 obrazów w latach 60. było pokazanych również w słynnej MOMie. Po edukacji swojej na warszawskiej ASP oczywiście nasiąkł trochę tym realizmem socjalistycznym. Jego popularne dzieła, które wam dzisiaj teraz pokazuję, to między innymi ta Matka Koreanka w Muzeum Narodowym w Warszawie, czy postaci z Muzeum Sztuki w Łodzi. Słynne plakaty, jego współpraca z Andrzejem Bajdą do Niewinnych Czarodziei, do Popiołu i Tementu. Ale dopiero to, co przyniosło mu największą sławę i przyniosło również największe pieniądze, to właśnie ta sztuka optyczna, op-art. Coś, co wielu ludzi mierzi, czego nie rozumieją, z czym on też się do samego końca życia swojego borykał, to znaczy z tym, że ludzie nie rozumieją jego sztuki, nie doceniają warsztatu i kunsztu. W Polsce do dzisiaj istnieje z tym duży problem, a prawda jest taka, że wystarczy te obrazy chyba zobaczyć na żywo, by docenić to, jak znakomicie posługiwał się jedną ze średnich średniowiecznych technik malarskich, sfumato, takiego płynnego przechodzenia z barwy w barwę. A skąd się wzięła te dziwne optyczne obrazy? Otóż Wojciech Fangor od najmłodszych lat pasjonował się astronomią. W wieku 12 lat, na zdjęciu widzicie Wojciecha Fangora, w wieku 12 lat w warszawskim domu skonstruował jako sam skonstruował pierwszy teleskop. W wieku nastoletnim budował rakiety, które chciał wysyłać w kosmos. Przez całe swoje życie obserwował niebo i potem pod koniec życia w wywiadach przyznawał, że to właśnie niebo, gwiazdy były inspiracją do powstania tych niezwykłych kół na obrazach. Kiedy już mieszkał w Stanach Zjednoczonych, a wyjechał tam w latach 70. i spędził tam prawie 40 lat życia, w swoim domu w miejscowości w Summit w stanie Nowy Jork zaprojektował i zbudował obserwatorium astronomiczne. Tak więc ten starszy pan, który pod koniec życia potem wrócił do Polski od lat 90., 99. roku, mieszkał w Polsce, mieszkał pod Warszawą, do samego końca życia pasjonował się kosmosem. Tak więc związek tak wybitnego artysty z nauką kolejny udowodniony. Na sam koniec wśród artystów, w tej sekcji poświęconej artystom, pokażę wam młodego polskiego fotografa, którego miałem okazję poznać przy okazji swojej inicjatywy Polish Masters of Art. Larys Lubowicki pochodzi z Bielska Podlaskiego, na co dzień stacjonuje w Poznaniu, jest lekarzem dentystą, a z pasji artystą fotografikiem. Dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o jego projekcie Corpus Hominis, który jest naprawdę wyjątkowy również z tego artystycznego punktu widzenia i z tego połączenia z nauką. Spójrzcie na to zdjęcie. Równie dobrze mogłoby być jedną z futurystycznych, abstrakcyjnych prac malarzy, a na dobrą sprawę jest fotografią komórek krwi pacjenta z białaczką wykonaną mikroskopem elektronowym. I dalej.
Kolejny futurystyczny obraz, zwłaszcza w odniesieniu do tych obrazów Wojciecha Van Gogha, które widzieliśmy wcześniej, nic bardziej mylnego, komórki nabłonka, płód z hodowli in vitro, sfotografowane zwykłym mikroskopem konfokalnym. I dalej, ściana jelita grubego z widocznymi kryptami jelitowymi. Piękny, wybarwiony w negatywie wycinek tkanki nerki, zdjęcie spod mikroskopu optycznego. O to oczywiście już pewnie większość ludzi poznaje, ale bardzo bliska gdzieś ta wizja artystyczna Larysa do twórczości Zdzisława Beksińskiego, a to nic innego jak siatkówka oka ze zmianami zwyrodnieniowymi związanymi z wiekiem, które pokazują się u każdego z nas, nerwy wzrokowe, tarcza nerwu wzrokowego, bardzo pięknie widoczna. Na sam koniec wydać by się mogło, że wielkie dzieło sztuki, wielka fotografia, nic bardziej mylnego, rekonstrukcja zawartości jamy brzusznej, a te pęcherzyki to nic innego jak gazy jelitowe. Larys pokazuje swoje fotografie w ogromnym formacie, mniej więcej 1,5 metra na 1,5 metra i uwierzcie mi, na żywo robią prawdziwe, ogromne wrażenie. I Larys jest takim fajnym przykładem współczesnego artysty, który właśnie łączy też swoją pasję naukową, bo jest lekarzem, pracuje na co dzień jako dentysta, ale i przez swoje studia poznawał dokładnie tą naukową stronę życia, ze pasją artystyczną i jak widać można wykorzystywać również do realizowania pasji artystycznej nie tylko zwykły aparat analogowy, cyfrowy, ale również mikroskopy optyczne, konfokalne czy skaningowe. Trochę innym podejściem do odpowiedzi na pytanie, co takiego sztuka może mieć wspólnego z nauką, jest już temat bardziej związany z tym, czym ja się zajmuję, czyli kulturą wizualną, a nawet bardziej podejściem socjologicznym czy antropologicznym do tematu sztuki. Tutaj faktycznie na ASP w Katowicach chyba jeszcze takiego kierunku nie ma, ale w Warszawie, z której przyjechałem na ASP, mamy nawet specjalny wydział zarządzania kulturą wizualną, który jest niejako odpowiedzią na to, jak bardzo zmienia się czas, zmieniają się czasy wokół nas, jak bardzo sztuka nie jest już czymś nieosiągalnym dla wielu ludzi, otacza nas dookoła, prawda? Wychodzimy dzisiaj na ulicę, widzimy murale, które tworzą przestrzeń, tkankę miejską. Sztuka jest na dobrą sprawę wszędzie. ASP wychodzi naprzeciw takim oczekiwaniom i zaczyna uczyć o sztuce jako o nauce, prawda, na takim specjalnym wydziale, a takich przykładów, że sztuka nas otacza i jest idealną narracją do różnych wydarzeń, jest całe mnóstwo. I ja pozwólcie, że tylko na podstawie kilku przykładów z ostatniego roku z tego profilu, który prowadzę, pokażę wam mniej więcej, jak bardzo sztuka potrafi być idealnym narracją do rzeczywistości. No, mamy oczywiście tutaj Jana Matejkę i Stańczyka. Historia, którą opisuję, dotyczy zupełnie innych lat, bo to jest 1514 rok, Królowa Bona i strata smoleńska, a Stańczyk opublikowany na profilach, które prowadzę w dniu wyborów parlamentarnych, dokładnie po ogłoszeniu wyników. Profil, który prowadzę, ma mniej więcej 50-60 tysięcy osób obserwujących, a Stańczyk dotarł do 200 tysięcy ludzi. Czyli jak widzicie, sztuka jest znakomitym komentarzem do takich bieżących wydarzeń i to właśnie staram się jakoś kultywować. Kolejny obraz, Tamara Łempicka, nieco zapomniana polska artystka przez to, jak bardzo prowokacyjna była i w zeszłym roku na profilu Polish Masters of Art informacja o tym, że jej obraz został sprzedany za $52 miliony również poniosła się jeden z największych zasięgów. I dalej, słynna fotografia Chrisa Nidentala. Nie zmyli was nazwisko, Chris faktycznie nie pochodzi z Polski, ale od lat 80. ma polskie obywatelstwo i słynna fotografia spod kina Moskwa, opublikowana w dniu 13 grudnia w zeszłym roku, czyli w dniu wybuchu stanu wojennego, znów dociera do ponad 250 tysięcy ludzi, budzi mnóstwo dyskusji, ludzie wymieniają się w opisach, w komentarzach swoimi opiniami na temat tego, jak przeżywali ten konkretny dzień. I na koniec może taka smutna grafika, smutny rysunek pana Grządziela, opublikowany w dniu 14 stycznia, czyli w dniu, w którym w 2019 roku odbywał się finał WOŚP i mieliśmy tą straszną tragedię w Gdańsku, kiedy to zginął prezydent Gdańska. Na profilu, który śledzi 50 tysięcy osób, taka grafika uzyskuje prawie 600 tysięcy użytkowników zasięgu. Więc jak widzicie, sztuka w tych nowych mediach z naciskiem na media społecznościowe, gdyby tak podejść do niej bardzo profesjonalnie, analitycznie, jest znakomitym komentarzem do otaczającej nas rzeczywistości. Uwierzcie, że nie tylko ASP, ale i wiele innych uczelni, które mają takie kierunki związane z nowymi mediami i sztuką, doskonale to wszystko tłumaczy. To, czym ja się zajmuję, to właśnie popularyzowanie sztuki w nowych mediach i na koniec już tej mojej prelekcji chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że
profesjonalne i takie nieco naukowe podejście do tematu sztuki, który wydawać by się mogło, jest od nauki bardzo oddalony, daje wymierne efekty. Od ponad 5 lat zajmuję się badaniem i odkrywaniem spuścizny po Zdzisławie Beksińskim. To jest taki malarz z Sanoka, przez lata zapomniany przez krytykę, a teraz przeżywający swój renesans po filmach i książkach. Jest obecnie najpopularniejszym artystą polskim w jakichkolwiek mediach społecznościowych. Jak widzicie, to są masy ludzi, to jest prawie 600 tysięcy ludzi na Facebooku, 100 tysięcy ludzi na Instagramie. Czyli takie nieco analityczne, nieco nawet matematyczne podejście, czy ukierunkowane na big data, czyli te dane, które jesteśmy w stanie pozyskać z analizy takich profili, sprawia, że jesteśmy w stanie jeszcze lepiej i dokładniej promować artystów również z wykorzystaniem mediów, nowych mediów. Ja od niedawna również zajmuję się promocją innego artysty, Stanisława Szukalskiego. Część z was może go kojarzyć, część nie. Stanisław Szukalski był totalnym outsiderem, który wyjechał z Polski oskarżany o antysemityzm, był przyszywanym dziadkiem Leonardo DiCaprio. Niedawno mieliśmy bardzo popularny dokument na Netflixie poświęcony właśnie temu artyście. I wydaje mi się, że to jest kolejny człowiek, którego renesans twórczości nas czeka tylko i wyłącznie dzięki temu właśnie, jak nowe media są w stanie temu pomóc. Na sam koniec, już kończąc powoli ten mój chaotyczny wykład, co mam nadzieję mi wybaczycie, zachęcam was do obserwowania mojej inicjatywy, której głównym celem jest promocja polskiej sztuki w nowych mediach. I tak już kończąc, bo mam mało czasu i odpowiadając na to pytanie, co sztuka ma wspólnego z nauką, dochodzę do takiego wrażenia, że sztuka to również nauka, a nauka to bez dwóch zdań sztuka. Nawet skracając to wszystko, sztuka to nauka, a nauka to sztuka. Jesteśmy w takim miejscu, które idealnie chyba to wszystko udowadnia. Zapraszam na profile Polish Masters of Art. Jeżeli wejdziecie tam już możecie wejść. 6 minut temu zostało opublikowane zdjęcie pewnego śląskiego artysty, bardzo związanego z Katowicami, którego wiele dzieł jest teraz obecnie w Muzeum Śląskim tutaj nieopodal. I tam jest też specjalne podziękowanie dla was wszystkich, którzy dzisiaj przyszliście. Ja bardzo dziękuję. No i do zobaczenia gdzieś na świecie.